większość osób skorzystała. Panie wojewodo, chciałem zapytać o drogi, bo tutaj mówimy dużo o drogach. Jak się jedzie z Chodla, do Chodla z Urzędowa, to sobie zęby można wybić. Dosłownie droga wojewódzka. Można sobie zęby wybić. A do Chodla, gdzie się zawsze w Urzędowie wstyd było przyznać, że się jest z Chodla, wjeżdża się jak do Ameryki. Jest piękna, zaczyna się obwodnicę, wszystko okej. Niech pan z łaski swojej wpłynie na to i pogoni tych, którzy tak nam obiecywali, że nam zrobią, że będzie. Bo na razie to stoimy w miejscu, jak nie powiem kto i gdzie. A do pana ministra jeszcze mam taką prośbę. Otóż czynimy starania, żeby Straż Pożarna na Węczynie otrzymała wóz bojowy. Może to byłby używany wóz, no bo raczej na nowy musiałaby gmina zabezpieczyć pieniądze, a tutaj raczej chyba w tym rozdaniu tego nie będzie. Bardzo prosimy, panie ministrze, żeby pan nas w tym wsparł. Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, droga, o której pan mówił, jest drogą wojewódzką, jak pan słusznie zauważył, i z przyjemnością tą drogę zrobimy, jak tylko pozwolicie nam i wybierzecie nasze władze do Sejmiku Województwa Lubelskiego na jesieni, bo póki co to ta droga jest we władaniu marszałka Sosnowskiego z PSL-u i zarządu województwa lubelskiego z PSL-u i z Platformy. To, że oni wam tego nie robią, no to rozliczcie ich na jesieni tego roku i wybierzcie inną władzę w Sejmiku. Ja mam pieniądze, te 180 milionów, o których mówiłem, i mam zapewnienie, że będzie ich więcej jeszcze w tym roku. Ja mam pieniądze na drogi gminne i powiatowe. Nie mam na drogi wojewódzkie, bo wojewódzkie są u marszałka województwa. Więc ja tutaj w tym momencie nie pomogę. Jedyny sposób to jest zmiana władzy na jesieni i wybór zupełnie nowego sejmiku województwa lubelskiego. Ja tylko jedno pytanie, jedną odpowiedź. Tak szybciutko, jeśli chodzi o tą drogę, to pan wojewoda ma rację, tylko tu jest problem jeden. Marszałek jest z PSL-u, powiat jest PSL-owski, opolski jest PSL-owski. Pamiętajcie, czyli stąd wniosek, że opolski starosta ma lepsze uznanie u marszałka PSL-owskiego i o to tu w tym wszystkim chodzi. Bo kto zabiega? No przede wszystkim starostowie zabiegają. To jest droga wojewódzka, ale tak naprawdę jest to droga quasi powiatowa. Jeśli chodzi o ten samochód do OSP Będzyn, ja powiem tak, każdy, kto się do mnie zwraca, ja pójdę do komendanta głównego, bo wiem, że w gestii komendanta głównego jest dysponowanie używanymi samochodami, które można przekazać OSP. Spróbuję, napiszecie Państwo podanie z OSP Będzyn do komendanta głównego, wezmę ksero i pójdę do niego. Jak pomogę, to pomogę, jak nie pomogę, to powiecie, że jestem mało skuteczny i to wszystko. Dziękuję. Panie wojewodo, jeśli chodzi o te drogi, no może się cieszymy, że na Chodla mamy obiecane, ale nas też nurtuje ten problem tej ala obwodnicy urzędowskiej, co też jest obiecana, to jest raz, i tam, żeby połączyć. Druga rzecz, ten chodnik tutaj, bo pójdę do pana naszego burmistrza, to mówi, że to jest droga wojewódzka, tam w rynku od tamtej strony, jak pompa stoi tam, tam ludzie kiedy nogi połamią, bo tam nie idzie przejść, tam są płytki, no i pan burmistrz mówi, że to jest w gestii województwa, droga województwa, także myśmy też prosili, żeby się tym zająć. Dziękuję. Nie rozumiem. Ja odpowiem na to pytanie. Pan burmistrz nie mówi do końca prawdę, ponieważ czy realizacja drogi wojewódzkiej czy chodnika wymaga wkładu własnego ze strony gminy, to gmina wychodzi z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich i to gmina zabezpiecza 60% środków, a województwo zabezpiecza zgodnie z uchwałą 40% środków, więc pan burmistrz po prostu was wprowadza w błąd. A co do tego chodnika i co do tej drogi, to oczywiście złożę interpelację na najbliższej sesji i zapytam o to wszystko. Dziękuję. Kraśnika i z panem wojewodą rozmawiałem 2 czy 3 dni temu na fabrycznym i też chodzi mi o te drogi. Nie chodzi o drogę taką od cmentarza do cmentarza. Tam droga, ja słyszałem, że już plany 120 lat. No i nic nie tego. Tam, a co, ta droga jakby zrobił, to potem by była jakaś obwodnica tutaj tej drogi, jak robić w województwu. No bo mówicie, że pana dyspozycji nie jest ta droga województwa od Chodla do Kraśnika. To też jest bardzo ważne. Tutaj ja mam działkę w
przejść kawałeczek od lasu do swojej działki, to jest tam 200 metrów, to jest karygodne. Trzeba rowem iść, rowerem nie mogę bardzo jechać. Już nieraz mi wiatr zebrał, samochód kurz zebrał. Też mi tu pasowało, coś pomyślić jakąś ścieżkę. I najbardziej to mówię, że tam od cmentarza do cmentarza to drogę by pasowało zrobić. I jeszcze jedna sprawa. Emerytom powinniście coś pomyśleć o emerytach. To są naprawdę, co wydajecie procentowo, to jest karygodne. Powinno być, ile się zarobił przez swoje życie, to jest jego, a potem powinno być równo dla wszystkich emerytów. Dziękuję. Kochani, jeśli o te drogi chodzi, drogę przez las między cmentarzem na fabrycznym, a cmentarzem tutaj. Ja wiem, że ona jest w planach, tylko ja nie wiem, to jest status drogi chyba powiatowej miał być. No trzeba byłoby znowu zapytać starostwo powiatowe w Kraśniku, jaki jest status. Prosimy jeszcze jedno pytanie i kończymy. Dzień dobry, szanowni państwo, szanowni goście, panie i panowie. Korzystając z okazji, bo główne pytanie, znaczy główny temat będzie do pana wojewody. Ale tak zanim do tego płonącego tematu, to tak parę słów, przepraszam, bym chciał jak najkrócej o sprawie. Zapewne państwo słyszeli o naszych ostatnich problemach, o naszej sytuacji w urzędowie, bo jaką ma kartę historii urzędów, zapewne wszyscy goście wiedzą, tak samo tu wszyscy państwo, począwszy od udziału w powstaniu styczniowym, później pierwsza wojna światowa, proowiacy, legioniści, a później AK. I proszę państwa, powstał komitet, na czele którego stanął profesor Sołtacki z inicjatywą budowania pomnika z okazji odzyskania rocznicy stuletniej odzyskania niepodległości. Trudno sobie wyobrazić taką działalność w tym momencie. No i co się dzieje, proszę państwa, No niestety, nasi radni z bardzo niezrozumiałych powodów zaczęli bardzo utrudniać tę decyzję. W pierwszym momencie, kiedy były posiedzenia komisji rady, część radnych, no skąd to pieniądze wziąć na to, że to gminy, urzędu nie stać na to. Więc ja w jakichś tam spotkaniach mówiłem, że 4 lata temu głosowali za budową pomnika naszym okupantom, rosyjskim żołnierzom, którzy rosyjscy wycofując się w 15 roku, spalili urzędów. W dużej części spalili urzędów. I tym nie było problemu z wyłożeniem dużych środków z budżetu naszego gminy, żeby postawić. W Pęczynie teraz ktoś tam dokonał samowoli budowlanej dla Austriaków, postawił pomnik. Jedną chwilę. Ktoś tam postawił pomnik, który teraz no, władze gminy chcą zalegalizować, radni nie mają nic przeciwko temu. I proszę państwa, i co się dzieje dalej? Teraz radny Zwoniak bardzo był aktywny, żeby głosować przeciwko temu, żeby pomnik nie powstał. Ja się zastanawiałem tak w pewnym momencie dlaczego, ale teraz już wiem dlaczego. Mieszkam w Moniakach, na dziedzińcu szkoły, panie wojewodo, na dziedzińcu szkoły imienia Jana Pawła II. Stoi sobie pomnik, obelisk, z tablicą upamiętniającą żołnierzy, upamiętniającą wszystkie osoby, te, które walczyły o władzę ludową. Ten pomnik stoi i myślę, że ten radny no, widzi z podwórka swojego domu
No i jest mu no, niestety, żeby teraz tutaj powstał taki szlachetny pomnik na uzyskanie niepodległości. Z tym pomnikiem, panie wojewodo, należałoby zrobić porządek.